Dobry wieczór wszystkim. Witamy Was z całą ekipą Hajsoholików. Witamy też Miłosza, który opowie nam dzisiaj o analizie technicznej. Podzielimy się tutaj opinią, czy analiza techniczna działa, czy może jednak nie działa. Porozmawiamy nawet o tym, dlaczego analiza może działać i czego wystrzegać się w tym, bo na przykład też dzisiaj ktoś mi takie pytanie w komentarzach zadał, że jeżeli Elon Musk puszcza jakiegoś tweeta, no to szlak trafia całą analizę techniczną i to też dzisiaj poruszymy. Witajcie. Cześć, cześć. Siemano. Jedzie to tam z tym koksem? Jest dźwięk fonia? Ktoś się odzywa? Tak, dajcie znać w komentarzach, czy nas widać, czy nas słychać, czy jest wszystko ok. Niech się to rozniesie jeszcze trochę. Cześć Michał. Michał dzisiaj na słuchu. Cześć Loro. Cześć Seweryn. Widać, słychać. No dobra, to możemy lecieć z tematem. Dobra, Miłosz, to może opowiedz coś o tej analizie. Jak ty chodzisz? Bo wiesz, my ogólnie to jesteśmy pośrednimi traderami. Tradujemy, ale nie jesteśmy jeszcze stuprocentowymi traderami. Ja na przykład ogólnie to interesuję się tradingiem już kilka lat. Staram się zarabiać na tym. Różnie to wychodzi. Najłatwiej wychodzi mi to na kryptowalutach, no bo ten rynek jest jeszcze taki nieokiełznany, ma dużo szczęścia. Ludzie mają na tym rynku i że po prostu zarabiają systematycznie lub jeśli jest hossa. No bo na hoście to każdy zarabia, a jak jest bessa, to już później ten czas nas weryfikuje i tam nie jest tak prosto zarabiać. Aczkolwiek da się wykorzystać ten czas bessy na to, żeby sobie pozycje jakieś tradingowe odpalić i czekać na to, że przyjdzie ta hossa i rynek po prostu będzie wzrastał. Jak ty to widzisz? Już ci tłumaczę. Znaczy, na początek chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy, które powiedziałeś. Pierwsza jest taka, że jesteście stuprocentowymi traderami. Znajomość analizy technicznej, wiedza w tradingu nie świadczy o tym, czy ktoś zarabia lub nie zarabia. O tym będziemy dzisiaj między innymi mówić. Więc bycie traderem to nie jest umiejętność, super umiejętność analizowania wykresów. Wbrew pozorom wszystko jest w głowie. Tak jak powiedziałeś, wiele rzeczy zależy od tego, jak my podchodzimy do tradingu i moim zdaniem właśnie to jest jakby najważniejsza rzecz w tym poczuciu, czy czujemy się traderem. To nie trzeba wcale siedzieć po 12 godzin przed monitorem. A druga rzecz bardzo... Czekaj tylko, czyli chcesz mi powiedzieć, że nie muszę umieć stawiać tych kresek, nie muszę umieć FIBO, tego, żeby tradować na rynku. Mogę robić to po części na wyczucie, jeśli takiego wyczucia nabędę. I no trochę na farcie, aczkolwiek można wypracować w sobie te wszystkie powtarzalności i zauważać je na rynku. No trochę może przegięłeś w drugą stronę, mi się wydaje, natomiast po części tak. Znaczy, ja akurat nie jestem zwolennikiem takiego intuicyjnego tradingu, to się nie sprawdza długoterminowo, natomiast tak jak powiedziałeś, czasami wiedza przeszkadza w tradingu, nawet bym powiedział, że bardzo często, dlatego jestem zwolennikiem bardzo prostych systemów, o tym też chyba dzisiaj będziemy na pewno mówić, natomiast kluczem jest strategia i konsekwencja jej realizowania, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem. Trzy elementy, wykres staje się kompletnie drugorzędny, obojętnie na czym handlujesz, to już nie robi ci to tak naprawdę różnicy. Natomiast no mówię, no nie wiedza, nie umiejętność stawiania tych pięknych kresek, ale tu zarządzanie ryzykiem jest bardziej dużo istotniejsze i to bardziej świadczy o tym, czy jesteś traderem, czy hazardzistą, tak? Czy wchodzisz all-in i modlisz się o tego farta, o którym mówisz, czy masz plan, masz strategię, masz pomysł, wiesz po co tu jesteś, wiesz czego, jakie masz oczekiwania i tak dalej, nie? Natomiast zazwyczaj na wejściu warto już wiedzieć, jak wyjść, czyli zanim wejdziesz w rynek, to już wiedzieć troszeczkę jak wyjść i nie zmieniać tego planu, aczkolwiek mi nieraz zdarzało się, że jeśli chodzi o kryptowaluty, to ja ten plan zmieniałem podczas gry, bo jeśli jest hossa, to one fajnie rosną, no i nauczyłem się już tak wychodzić, że wychodzę tymi poziomami po 10-15%, pozbywam się tej pozycji, żeby później nie obudzić się z ręką w nocniku, nie?
To powiem Ci tak, jeśli mamy dzisiaj rozmawiać o analizie technicznej, to lepiej utnijmy ten temat, bo poruszasz drugi bardzo poważny temat i myślę, że to jest temat na kolejny live. To zostaniemy na analizie technicznej, a trochę poruszymy ten temat w backstage'u. Znaczy, to, co powiedziałeś, wbrew pozorom, to jest najważniejszy temat, jaki jest tradingu, a to tylko jedno zdanie dosłownie powiem. Niech każdy z nas, traderów, sobie zada pytanie, kiedy zna wynik naszej transakcji. Nigdy nie wiemy, ile zarobimy czy stracimy w momencie jej otwarcia, tylko w momencie jej zamknięcia. I to jest rzecz, na której trader powinien się tak naprawdę skupiać, ale to naprawdę w nawiasie na kolejny webinar. Bardzo dobry pomysł, moim zdaniem, w ogóle temat. Natomiast przechodząc do analizy technicznej, powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, że ktoś ci dzisiaj powiedział, że jeśli Elon Musk rzuci tweeta, to nagle analiza techniczna nie działa. Nie zgadzam się z tym do końca, ponieważ o tym właśnie między innymi będziemy mówić, jakie są podstawowe jakby cechy analizy technicznej i dlaczego tego typu informacje są drugorzędne albo tak naprawdę nieistotne, bo jakby, no o tym za chwilę w sumie. Okej, to może wprowadzę tak krótko w analizę techniczną, czym ona jest, bo tak poruszamy się w obrębie tych pojęć, a jak są osoby z nami, które gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z tradingiem, to jeszcze nie wiedzą, co do końca nam chodzi. Analiza techniczna jest to jeden ze sposobów analizowania zachowań rynku. Możemy mówić o analizie fundamentalnej, to jest tak jakby druga noga tak analizy zachowań ceny. Analiza fundamentalna skupia się na wskaźnikach, na sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, politycznej i tak dalej. Analiza techniczna skupia się tylko i wyłącznie na tym, co widzimy na wykresie. Tylko i wyłącznie. Nie interesuje nas całe otoczenie, ten kontekst gospodarczo-polityczny, ekonomiczny, czy jakieś inne takie zmienne. To jest jakby trochę, z jednej strony upraszczamy pewne rzeczy, ale to wynika z tego, że analiza techniczna ma nam właśnie pomagać, ułatwiać przewidywanie przyszłych trendów cenowych. Więc żeby po prostu nie zagmatwać się w tym skomplikowanym świecie, twórcy analizy technicznej doszli do wniosku, że po prostu to, co widać, to nam spokojnie wystarczy. I tak naprawdę to, co powiedziałem, przekłada się na takie trzy najważniejsze zasady analizy technicznej. Pierwsza to jest właśnie to, że rynek dyskontuje wszystko. Co to znaczy? Otóż to, że jakby wszystkie zdarzenia są już wkalkulowane w cenę. Przykład, na przykład taki fajny przykład, na przykład akcje Tesli bardzo mocno rosną, nikt nie wie dlaczego. Tak? No, bo generalnie patrząc z perspektywy analizy fundamentalnej, moglibyśmy powiedzieć, że generalnie no nie ma przesłanek ku temu, żeby ta spółka była na tak drogo wyceniana, no bo spółka dopiero zarabia piąty chyba kwartał z rzędu i to jeszcze te zyski są takie bardzo marginalne. No ale rynek wycenia potencjał całej branży, tak? Ten świat idzie w stronę ekologii i tak dalej, no i to jest właśnie dyskontowanie w cenie, czyli jakby wliczane przyszłe zyski są dyskontowane obecnie, wliczane w obecną wycenę spółki. I to, co powiedziałeś o tweetach Elona Muska, właśnie też troszkę w tym się zawiera. Znaczy, nas nie interesuje, co powoduje ruch na wykresie, nas interesuje sam ruch. Czyli nie, przez analizę techniczną sobie nie będziesz szukała tłumaczu, o kurczę, urosło tak mocno, tak? No, nie wiem, Bitcoin poleciał do 50 tysięcy, dlaczego poleciał? Nikt się nie analityk techniczny się nie będzie zastanawiał. Jego interesuje to, że tam poleciało. Jego celem, zadaniem było to, żeby złapać ten ruch. A czy to spowodował tweet, czy to spowodowało tam jakieś inne rzeczy, to jest w ogóle rzecz, to jako ciekawostkę traktuje, a nie jako argument do zawarcia pozycji. No zdecydowanie to ułatwia, bo jakbyśmy mieli sobie analizować wszystko, co się dzieje w świecie, na świecie, no to głowa pęka, nie? Drugą no taką... Czekaj, Miłosz, że ci przerwę. Tak trochę z tym Dodge'em, bo jeśli zauważymy historycznie, co tam na tym Dodge'u się działo, to widać, że co roku, może nie co roku, ale co hossę są takie wystrzały. Więc patrz, analizując to na podstawie analizy technicznej, wiemy, że są takie wystrzały i można próbować to łapać, nie patrząc na to, czy na przykład Elon Musk da w tym roku jakiegoś tweeta, czy ktoś inny coś zrobi, po prostu patrzymy, że tak zachowuje się dane aktywo i można to próbować łapać. Dokładnie. I w sumie powiedziałeś o drugiej zasadzie analizy technicznej, czyli historia lubi się powtarzać. Czyli właśnie na wykresie mamy powtarzalne pewne wzorce, nazywamy je formacjami, czy tam wykorzystujemy inne wskaźniki do tego, ale generalnie celem ich jest dokładnie to, co powiedziałeś, czyli wykrywanie na historii pewnych powtarzalnych wzorców, tak? Czyli na przykład, nie wiem, może to być wybicie oporu ostatniego haja, tak? Może to być hosta, która następuje zawsze w styczniu. No, gdzieś takich powtarzalnych schematów możemy poszukiwać, no i generalnie w oparciu o nie
tworzą się strategie do handlu później, tak? Więc mamy dwie zasady i trzecia zasada to jest taka, że ceny podlegają trendom. Generalnie jest takie, też znowu trochę odnoszę się do tego, co powiedziałeś, generalnie analitycy techniczni uważają, że i z tym się w sumie w pełni zgadzam, że większe prawdopodobieństwo jest takie, że trend będzie kontynuowany niż to, że zawróci. Dlatego lepiej jest po prostu wyczekiwać tych trendów, łapać je i po prostu je wykorzystywać. I to są takie trzy fundamenty analizy technicznej i tak wokół tak naprawdę tego wszystkiego cała analiza się buduje. No jak widzicie, no nie trzeba tutaj za bardzo zagłębiać się w ekonomię, w znajomość jakichś pojęć ekonomicznych, ekonometrii, mieć jakiejś bardzo szerokiej wiedzy z zakresu, nie wiem, gospodarek różnych krajowych na świecie, nie? Wystarczy nam wykres jednego instrumentu i tak naprawdę umiejętność patrzenia sobie wstecz i wyłapywania pewnych wzorców. No troszkę taki, no, takie bardzo proste zajęcie, tak? Wbrew pozorom na pewno dużo prostsze niż analiza raportów i różnych tego typu rzeczy. No zdecydowanie to jest jakby no, prostsze, tak? Chciałbym w sumie jeszcze zwrócić, bo mogłoby się wydawać, tak też często jest, właśnie osoby, które zaczynają swoją przygodę z tradingiem, bardzo szybko wpadają na to pojęcie analizy technicznej, bo często brokerzy sami podsuwają już nam ten tok rozumowania rynków, analizowania rynków z tej perspektywy. No i często może nam się wydawać, że to jest trochę taki złoty graal, święty graal tradingu, który da nam, o kurczę, ja będę przewidywał, co za chwilę będzie, nie? Na rynku tam w kryzysie, nie wiadomo co. No to od razu powiem, że tak to nie działa. To jest tylko analiza techniczna, pamiętajmy o tym, to jest tylko i wyłącznie narzędzie do analizy. To jest sposób patrzenia na to, co robi rynek, co robi cena, ale to nie jest coś, co nas zbawi i da nam taką stuprocentową przewidywalność tego, co będzie w przyszłości. Nie? To jest bardzo ważna rzecz. Ja się jeszcze wtrącę, bo zobacz, Miłosz, dlaczego działa analiza tak z mojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia działa dlatego, że dużo osób ją stosuje i dużo osób ją po prostu używa i można to nawet zauważyć na order bookach, bo jeżeli pojawia się dużo shortów czy dużo longów, no to oni szukają tych poziomów wejścia właśnie na podstawie analizy technicznej. To można w order booku zobaczyć. Jeśli chodzi właśnie o krypto, to łatwo sobie sprawdzić, ile tych orderów jest na sell, a ile jest na long i też jakoś ten rynek zbadać pod kątem tego. No i wydaje mi się, że dlatego, że dużo osób używa tej analizy, to ona działa. Jak to znaczy, powiem ci tak, ja uważam, że analiza techniczna działa, natomiast na pewno nie działa ona zawsze, za każdym razem. Bo musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Za świeczkami, za wykresami, za tym order bookiem kryją się ludzie zawsze. To oni wystawiają zlecenia, są traderzy, inwestorzy i tak dalej, i tak dalej. I jak patrzymy sobie na wykres historycznie, no to widzimy, że na przykład nie wiem, jakiś poziom z jakiegoś tam kiedyś był istotny i był zawsze broniony, tak jak mówisz, tak? Gdzie tam inwestorzy bronili, bo było dużo zleceń buy. A nagle przyjdzie taki dzień, że ten poziom po prostu pęka, bo już przestał być istotny z jakiegoś powodu, tak? No i wtedy ta analiza techniczna możemy stwierdzić, że nie działa. Ale tutaj oceniając to, czy ona działa, czy nie, musimy patrzeć przez pryzmat właśnie statystyki. To nie jest tak, że nasze 100% będzie to funkcjonowało, ale nie wiem, 60%, 70% to i tak spokojnie nam wystarczy do tego, żeby to działało. Czyli jeśli 6 na 10 naszych analiz będzie skutecznych, to naprawdę jest super, bardzo dobry wynik. Co do tego, co powiedziałeś o tych order booków i tak dalej, znaczy też kiedyś bardzo mocno na to zwracałem uwagę, natomiast w pewnym momencie przyszedłem do takiej szkoły myślenia trochę jeszcze prostszej, która mówi, że generalnie cała ekonomia, cały świat oparty jest na dwóch siłach, popytu i podaży. I to, co widzimy na wykresie, to jest podróżowanie pomiędzy równowagami, między równowagą popytu i podaży i one są co jakiś tam poziom. To, co się dzieje pomiędzy, czyli te trendy, tak de facto, to jest właśnie moment, w którym jedna z sił dominuje, czyli powiedzmy przykład, no nie wiem, powiedzmy tego Bitcoina, tak? Jest bardzo duży popyt z jakiegoś powodu, nieważne dlaczego, bo analiza techniczna nie interesuje, a jest określona podaż. Tak? Czyli wszyscy chcą kupować, ale nie jest określenie, nie możemy to drukować, tak? Czyli windujemy sobie cenę. Ale w pewnym momencie ktoś stwierdzi, że a jednak to nie jest takie fajne. Będzie wyprzedawał to, czyli podaż z popytem się zrówna i potem będziemy mieli nadpodaż i będzie wypychane, tak? Więc mamy tak naprawdę
poruszanie się ciągle pomiędzy tymi dwiema siłami i myślę, że w kontekście analizy technicznej spokojnie wystarczy patrzeć przez pryzmat tych dwóch pojęć. Popyt, podaż, to co, czy są jakieś ordery, bardzo dużo zleceń i tak dalej, to jest znowu jakiś taki feature, gdzie możemy się w tym bawić, tak, że podobno ktoś na Bitcoinie wystawił zlecenie na 2 miliardy na shorta, tak. Tam no. Też boty, tam też często boty są, że one stawiają ordery, później one znikają i to jest takie to chyba pogoń za zajączkiem, nie? Za marchewką i to też potrafi zmylić, tak samo jak ja nieraz widziałem na rynku, że jest dużo zakupów, takich mikro zakupów, na przykład, wiesz, po 30 dolarów, cyk, 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 idzie do góry i podbija tą cenę, podbija i... To jest tak, że ludzie, mi się wydaje też, że ludzie łapią się czasem na te podbicia ceny, patrzą, o, teraz już pójdzie do góry, pakujemy się w to, ludzie czują FOMO, że coś rośnie, pakują się to, podbijają jeszcze cenę wyżej, a potem ci whalesy czy grubasy spuszczają to w dół, jak wiesz, jak wiadro z okna, nie? Wodę, pach. No na pewno masz w tym wszystkim rację. No, rynek kryptokurs jest bardzo rynkiem no, nieregulowanym w ogóle, jeśli chodzi o trading. Tego typu zachowania na rynkach akcji są w ogóle zabronione, więc to już tam się tego nauczono 100 lat temu, żeby tak nie robić, nie? Generalnie. I konsekwencje są, jeśli ktoś tak by zrobił, to są konsekwencje, nie? Teoretycznie tak. Zobaczymy, co będzie po sprawach z GameStopem związanych, bo mam wrażenie, że tam takie mechanizmy też doszły. Natomiast powiem ci tak. Faktycznie możesz tak na to wszystko patrzeć, analizować tę wielkość orderów, co tam się dzieje. Natomiast ja zawsze staram się pewne rzeczy upraszczać i w sumie wróciłbym do tego, co powiedziałem przed chwilą. To, czy to pchają grubasy, czy ktoś tam na tym się daje oszukać w jakiś sposób, na pewno tak się dzieje, tak? To jest mechanika rynku, to są emocje. Natomiast jak zrobisz krok do tyłu i spojrzysz sobie przez pryzmat tych poziomów popytu, podaży, to się okaże, że w sumie pomijając te wszystkie ordery, to ta większość tych jakby wyłamów, poziomów właśnie dzieje, znaczy tych momenty są właśnie na tych ważnych poziomach. Czyli z jakiegoś powodu to momentum pojawia się zawsze przy wybiciu ATH, tak? To pojawia się przy jakimś momencie, kiedy wracamy do ostatniego ATH. Z jakiegoś powodu, tego nikt nie jest w stanie wyjaśnić, czy to się nazywa samo spełniające się przepowiednie, tak? Że dużo ludzi patrzy na to samo, więc to tak zareaguje, no tam możemy sobie tłumaczyć jak chcemy. Natomiast znowu upraszczając, te wszystkie mechanizmy, o których mówisz, mają miejsce, na pewno się dzieją, natomiast z perspektywy analizy technicznej nas powinna interesować, że okej, to tylko nam pomoże na danym poziomie go wybić albo obronić. My z perspektywy tradera nie będę się zastanawiał, czy tam postawi się grubas, który będzie pchał rynek. Mnie interesuje to, czy ten poziom pęknie, czy nie pęknie, tak? I ja polecę z trendem, czy nie polecę, nie? Czyli generalnie właśnie analiza techniczna ma to do siebie, że lubi wciągać, pochłaniać, bo to jest piękna sztuka, tam jest pięknie różnych wykresów, kreseczek możemy, tak, wskaźników. Jak odpalimy sobie platformę, to tam będzie dziesiątki, jak nie setki różnych narzędzi, które nam pozwolą wspaniale analizować rynki. Do tego dorzucimy wolumen jeszcze, tak, te wszystkie analizy orderów, ale to są tylko takie no, gadżeciki trochę, tak. Najlepiej to sobie wyczyścić i zostawić sobie dwie kreski, wybicie, odbicie, ostatnie, najważniejsze poziomy i to nam spokojnie w tradingu wystarczy i to też, wbrew pozorom, będzie jeszcze lepiej działało. Mój kolega, który traduje manualnie, on mi od zawsze powtarza, że Marek, najprostsze co możesz zrobić, to postawić linię trendu, wsparcia i oporu i patrzeć na przykład na średnie kroczące. I to wystarczy, żeby tutaj tradować. Można jeszcze patrzeć na RSI, czyli na wyprzedaż rynku, czy on jest wystarczająco wyprzedany, czy nie, ale to już jest takie dodatkowe narzędzie, nie? No, powiem wam tak, to jest pułapka wielu traderów, właśnie to takie przekonanie, jeśli pamiętam, jak to się nazywało, ale to jest jedna z pułapek myślowych człowieka, że dokładamy sobie takie trochę strefy komfortu, czyli weźmiemy sobie tak, a wezmę sobie linię trendu, wezmę średnie kroczące, dorzucę RSI, dorzucę FIBO, dorzucę coś tam, bo myślimy, że... Dobrze. Tak, bo myślimy, że ach, to nas upewni i na pewno będziemy mieli większą skuteczność, tylko teraz to jest teoria, jak przychodzi praktyka, teraz odpalamy transakcję, tak? I nagle nasza checklista składa się z 25 poziomów, punktów, tak? I mówię, aha, czy mamy poziom, czy FIBO jest? I nagle stres rośnie, bo my musimy sprint wykonać, sprawdzić, czy te wszystkie warunki, które założyliśmy, się faktycznie zrealizują, nie? Więc ten trading robi nam się bardzo skomplikowany i wcale, naprawdę mamy to przetestowane, bo mamy tu możliwość, że możemy sobie budować te automaty i możecie mi wierzyć na słowo. Każdy dodatkowy wskaźnik, każda dodatkowa zmienna nie podnosi skuteczności, nie polepsza wyników, nie w żaden sposób nie wpływa
na wyniki. Nie? Im prostszy system, tym lepszy. Jest Ed Seikota, taki osoba, która jakby ojciec algo tradingu. Wyobraźcie sobie, że on miał system, który polegał na tym, że jeśli średnia szybka przecięła średnią wolną, to on kupował. Jeśli było na odwrót, to sprzedawał. Zarobił miliony. Czyli te nie średnie... kombinował. Obojętnie, czy to będą średnie, czy jakie... Generalnie wszystkie wskaźniki, to co sobie rysujemy na wykresie, zawsze sprowadza się do jednego. Do wyznaczenia ważnych poziomów na rynku. Wsparć i oporów, popytu, podaży, obojętnie jak tego nazwiemy. One wszystkie wizualizują to samo, bo one wszystkie opierają się na cenie. Tak? Punkt wyjściowy jest ten sam, to jest cena. Ona się nie zmienia, znaczy zmienia się na wykresie, ale generalnie każdy wskaźnik bierze do wyliczeń tę samą cenę. Nie bierze z jakiejś magicznej innej cyfry w żaden sposób. Więc też tutaj przestroga i wskazówka dla wielu osób, które zaczynają swoją przygodę z tradingu, zaoszczędzicie sobie czasami miesiące czy lata pracy. Nie ma czegoś takiego, że jeden wskaźnik jest lepszy od drugiego. Nie ma. Jeden będzie działał w jednym okresie, bo akurat to będzie jego dobry złote 5 minut, ale potem przejdzie jakby w gorszy okres, bo tak działają wskaźniki, bo one się opierają, mają wyliczane się na podstawie ceny. Nie ma, ja sam tą drogę przechodziłem, ja myślałem kiedyś, byłem wielkim fanem Stocha, CCI, to były dla mnie piękne wskaźniki, one tak fajnie działały, potem nie działały, potem znowu działały, nie działały i tak wiecie, człowiek się cały czas denerwował, nie? Ale potem zrozumiałem, że to jednak, to wszystko pokazuje to samo. Zawsze wracamy do podstaw ekonomii, bo tak jest skonstruowany rynek. Więc odpowiadając trochę na pytanie, dlaczego analiza techniczna działa? Działa, bo się opiera właśnie na podstawach ekonomii, podstawach mechaniki rynku. To wszystko, co jest pod tym, to są fajne, dodatkowe rzeczy, o których możemy się opierać jak najbardziej, ale musimy uważać, żeby nie popłynąć za bardzo w temat. Bo wpadniemy w takie błędne koło ciągłej analizy, a zapomnimy o tradingu. A mamy tradować, a nie analizować rynki. Tak jak są te memy, nie? Że tych wskaźników narąbanych tam na tym wszystkim i po prostu musi iść do góry. To też tych memów widziałem. No prostota jest rozwiązaniem tu. Tak samo no, ja też lubię robić coś, zamiast sobie utrudniać i komplikować na przykład zrobieniem czegoś w programie, którego nie rozumiem. Na przykład tak jak z chłopakami robimy różne grafiki, to ja Photoshopa nie rozumiem, nie umiem tego robić, ale w Canwie mi to wychodzi bardzo dobrze, bo tam bardzo prosto można to zrobić, więc używajcie prostych narzędzi i nie za dużo przede wszystkim, bo prostota obroni się sama. Właśnie tak szukam sobie, bo pamiętam, że były takie śmieszne filmiki, gdzie piękna analiza była w takich amerykańskich akcjach i nagle walnął rynek zupełnie w dół i jest taka mina tradera, który płacze i mówi, że żona go zabije, bo nie wiedziała, on tam wszystko oszczędności pakował. Nie tak to miało być. Kurczę, jak znajdę to wrzucę. Wiesz, był taki filmik, wiesz, był filmik, że patrzy sobie gościu w komputer, a... Rynek spada, on tylko notuje w notatniku, no, że znowu stracił i ten do dziennika tradera. Zobaczymy tutaj pytania, czy coś ciekawego jest. No to później poszukam. Michał. Mój kolega, dobry z AT, zawsze jak widzi odwróconą głowę z ramionami, wtedy mówi sprzedawaj, bo to zły sygnał. Wiele razy na przykład na Ethereum się, nie sprawdziło się. O. Ja też mam głowę z ramionami, wiem jak to wygląda, wiem, że tam jeszcze stawia się kreseczki, można na przykład wyznaczyć poziom wtedy, do którego poziomu doleci, no ale no, to tak jak Miłosz powiedział, ta analiza nie zawsze się sprawdza i jak ktoś widzi głowę z ramionami, to może to nie jest do końca głowa z ramionami. Michał, może on nie jest dobry z AT, jeżeli tak napisałeś. Znaczy, słuchajcie, bo pamiętajcie też o tej jednej rzeczy, do której to trzeba wracać jak mantra. Analiza techniczna nie działa w 100%. Nie działa. To nie jest tak, że zawsze zadziała. To będzie działało w 50, 30, 60, zależy od rynku, od momentu, nie? Teraz pytanie, jak to umiemy wykorzystać? To jest do zawarcia pozycji, do otwarcia tak naprawdę to wykorzystujemy, czy powiem do zamknięcia. Ale to tylko jeden z elementów. To otwarcie, to, że nie działa. Bo może się okazać, że cena spadnie i byśmy zarobili, a potem pójdzie i wybije formację, nie? No, więc to nie jest tak, że
Paweł tutaj wypisał trzy te podstawowe aspekty rynku, czyli rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, historia się powtarza. Jeszcze mam ciekawe pytanie tutaj od Piotra. Traderem a hazardzistą różnica, a spekulant to kto to w takim razie? Znaczy, wiecie co, ja akurat mam takie podejście, że, bo to często tak się tak negatywnie cechuje pojęcie o spekulant, tak? Dla mnie słowo spekulant, inwestor jest, może to będzie trochę kontrowersyjne, ale tożsame, dla mnie jest to samo. Każda z tych osób po prostu wierzy z jakiegoś powodu, że wartość danego instrumentu wzrośnie lub spadnie. Bo to się opieramy ciągle na jakichś tam naszych prawdopodobieństwach i przewidywaniach. To nie jest, znaczy dobra, ktoś inwestuje w spółkę, nie patrząc na jej wycenę, tylko żeby generowała zyski, ale to też jest przewidywanie, bo nie ma nikt pewności, że ta firma się rozwinie w jakikolwiek sposób, więc to zawsze będzie sprowadzało się do jakichś spekulacji, zawsze. Trader hazardista to różnica polega podejściu do zarządzania ryzykiem, a spekulant to jest dla mnie trader, tak bym powiedział. Tak? On spekuluje na wartości, natomiast jeśli zarządza ryzykiem, to jest traderem, ale jeśli robi all-in, to spekuluje hazardista. Też tak możemy do tego powiedzieć. Czyli taka różnica. Jeszcze tutaj Bartek napisał fajną rzecz. Analiza techniczna może być skuteczna do momentu pojawienia się czarnego łabędzia. Co na ten temat? Znaczy, ja uważam, że analiza techniczna zawsze jest skuteczna, bo to wszystko zależy od horyzontu, czego my szukamy, bo ja patrzę na przykład przez pryzmat mojego podejścia do tradingu i tego, jak my uczymy, czyli gry, czy handlu, no nie gry, handlu opartego na trendzie i na wybiciach. To znaczy zawsze ustawiamy się zgodnie z trendem do mocnego i liczymy na to, że właśnie ten czarny łabędź wystąpi. Że to będzie strzał, że będzie momentum, że będzie wybicie, tak, że my tego czarnego łabędzia przysłowiowego złapiemy i mi w tym analiza techniczna pomaga, bo mnie nie interesuje to, że będę się zastanawiał, co będzie powodem tego czarnego łabędzia, bo nigdy nie zgadnę, bo w naturze czarnego łabędzia jest to, że nikt nie wie, kiedy on wystąpi i dlaczego on wystąpi, ale analiza techniczna pozwala nam go złapać, bo jeśli my będziemy właśnie wystawiali się zleceniem kupna czy sprzedaży na wybicie jakichś poziomów, to nawet jak on wystąpi, to jesteśmy w stanie go złapać. Pomijam tam kwestie rynkowe, tak? Czy nie będzie poślizg, czy nie będzie. No tutaj poruszamy się w obrębie jakiejś tam teorii. Natomiast właśnie wbrew pozorom, jeśli nastawiamy się na łapanie czarnych łabędzi, to analiza techniczna jest moim zdaniem idealnym narzędziem do tego typu, najprostszym i tak samo skutecznym. Pytanie od Michała. Podobno i tak 90% ludzi traci, to po co wkładać tu kasę? Znaczy, jeśli mam na to pytanie odpowiedzieć, to dla mnie odpowiedź jest dosyć jasna. 90% ludzi, którzy tracą, to nie są ludzie, którzy podchodzą do tradingu na poważnie. Pewnie jakbyśmy sobie przyjrzeli bardziej tę strukturę, to zobaczymy, że to są osoby, które wpłaciły 100, 200, 500 zł, 1000 i weszły jak do kasyna, tak? Czyli all-in, nie mając wiedzy, nie mając przygotowania, nie mając... To jest trochę jakbyśmy kazali sobie, taki jest mityczny porównanie w tradingu, no dałbym wam nóż, wytnijcie sobie ten wyrostek robaczkowy, nie? No to 90% z nas się wykrwawi i umrze, no bo nie mamy wiedzy medycznej, żeby to zrobić. No, tak samo jest z tradingiem, jeśli nie umiemy zarządzać ryzykiem, to płyniemy, tak? No, to jest proste. 90% firm też upada w pierwszych dwóch latach funkcjonowania. Czyli znowu podchodzimy do tych podstaw. Najpierw edukacja, nauka, a później dopiero trading. Aczkolwiek można... Ja nauczyłem się tradować to, co potrafię dziś na praktyce. Czyli tak jak mówisz ty, Miłosz, wbiłem na rynek z buta, potraciłem pieniądze, ale teraz już wiem, jakie mam emocje, jak trochę zarządzać. Może nie zarządzam 100% dobrze tym wszystkim, bo te emocje jednak na krypto są bardzo mocne i wpływowe, ale jakoś skutecznie zarabiam. Straty są, a od kilku lat ciągle jestem na duży plus, także udaje mi się, powiedzmy. A też zazwyczaj, czekaj, jeszcze dokończę, zazwyczaj ja stosuję długoterminowość, czyli szukam sobie jakichś fajnych perełek, jeśli chodzi o projekty kryptowalutowe, kupuję, wrzucam i zapominam, dlatego jestem wygrany, bo holduję to. Mam oczywiście takie kwiatki jak 97% na minusie od 2018 roku. Wrzucałem nawet u mnie na story na Instagrama i parę osób mi napisało, że też ma i pochwaliło się mi swoimi fuck upami, bo
Ja na grupie Hajsoholicy i ogólnie tu z chłopakami chcemy pokazywać to, jak jest, a nie jak chciałoby się, żeby było. Bo to jest normalne, że są straty, że są zyski. Oczywiście fajnie pokazuje się tylko plusy, ale te minusy też występują i warto to ludziom pokazać. I wtedy, wtedy nie byłoby, myślę, takiego pytania, jak tutaj napisał... kto tu te pytanie Michał, napisał? Michał. O, napisał Michał, że podobno się traci. Tak, traci się, ale można też zarabiać, jeśli odpowiednio dobrze do tego się przygotujesz i podejdziesz. Ale trzeba, to tylko... trzeba też wspomnieć, że w większości ludzi zabija chciwość, bo nawet jeżeli oni są na plusie, powiedzmy, i teraz tu przykładowo, jak zawsze kryptowaluty im HOSE, to ludzie, którzy nawet są 200, 300, 500% na plusie, to oni dalej trzymają te pozycje, bo myślą, dobra, to jeszcze ten jeden dzień, to jeszcze te dwa dni, to jeszcze tydzień i w rezultacie później przychodzi i oni tracą, bo nie są w stanie zrealizować zysków i tego, tej strategii, bo wszystko w sumie odbywa się, polega na strategii, czyli zakładamy to, w jakim momencie chcemy wyjść, czyli ten poziom wyjścia. Często stop lossem się nie zabezpieczają, to jest w ogóle... A to by mogło pomóc ustrzec się właśnie przed tym, a jeszcze troszeczkę, jeśli chcesz się tak bawić, a jeszcze troszeczkę, a jeszcze może $5, no to postaw sobie stop lossa na takim zysku, który cię zadowoli, jeśli rynek szybko odwrócił się i spadł, bo takie spadki zdarzają się właśnie najczęściej na kryptowalutach, że powoli się to wspina, ale spada bardzo szybko. Ola jeszcze pisze, że fajne porównanie do chirurga i wyrostka. No i tutaj Pat Mac zgadza się z Pawłem, że większość ludzi traci przez chciwość. Czyli to, co ty, Tomek, powiedziałeś. No to tak w sumie tylko podsumuję to, co powiedzieliście, bo macie bardzo dużo racji, że ludzie trafiają na rynek z błędnymi oczekiwaniami co do rynku. Tutaj w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że to jest wbrew pozorom ciężkie zajęcie, a chcemy tu bardzo szybko dużo zarobić po prostu, a to potem jakby rzeczywistość weryfikuje. Jeszcze Seweren dopisał, albo cierpliwość, albo zachłanność i ja też się tu z nim zgodzę, bo cierpliwością zyskasz najwięcej, zachłannością stracisz najwięcej. Sam to na sobie przetestowałem, dlatego próbuję to wypośrodkować. I wychodzi mi to coraz lepiej. No ale zobaczcie, jak zaczynaliśmy, bo teraz już akurat mamy doświadczenie i przeszliśmy dużo. Zobaczcie, jak patrzyliśmy na początek tego rynku, na ten całą dział analizy tej technicznej, ktoś ci pokazywał, musisz zrobić to, musisz szukać takiej formacji, musisz zrobić to. No dla mnie na przykład pierwsza styczność była, Boże święty, to ile ja się będę musiał uczyć, żeby w ogóle coś zrobić tutaj na tym rynku, żeby zadziałać, tu muszę nietoperza szukać, tu diamenta muszę szukać, tu ramiona do góry, tu nogami nakryty, no to Boże, co ja mam w końcu zrobić? I w końcu mnie na przykład w pierwszej kolejności takie coś odstraszało, tak jak Miłosz tutaj mówi, wystarczy tylko to i to, no ale to zanim do tego dojdziemy, żeby było to i to, no to jaką drogę musi człowiek przejść, żeby to zrozumieć, pomimo tego, że tutaj to mówimy, nie? No bo followujesz ludzi, patrzysz, obserwujesz ludzi na YouTubie, którzy robią te analizy i sobie myślisz, no że kurde, faktycznie on jest ekspertem, bo on umie stawiać te kreski, ładnie to wygląda, ale jak ja się tego wszystkiego nauczę? I miałem identycznie, tak jak ty, Krzysztof, że ja mówię, jak ja mogę tutaj zarabiać, jeśli ja nie posiadam takiej wiedzy? Po prostu trzeba powoli próbować i się uczyć. Są konta demo, można próbować na demo, jeśli chodzi o Forex i poczuć troszkę ten dreszczyk emocji, aczkolwiek gra na demo to nie jest to samo, co własnymi środkami, bo nie grasz własnymi środkami. To jest tak, jakby przyszedłbyś do kasyna i dostałbyś za darmo 10 tysięcy złotych i rób sobie, co chcesz, więc to się aż tak nie sprawdza. Jeśli grasz swoimi pieniędzmi, na przykład niech to jest nawet niska kwota, 100 zł, 200, czy tam $100, czy 200, to na pewno poczujesz te emocje i
nie zgadzam się z osobami, które mi nieraz mówiły: Marek, no ale zobacz, jak ja będę zarabiał 2, 3, 5% dziennie ze stówki, to potem z 1000, potem z 10 tysięcy. Nie zgodzę się z tym, ponieważ do tego dochodzą całkiem inne emocje i ten temat też już był tutaj poruszany z Miłoszem ostatnio na naszym właśnie wspólnym webinarze o emocjach, jakie człowiek ma emocje w stosunku do wielkości kapitału, którym zarządza, czyli to zarządzanie ryzykiem. Jeszcze mamy fajne pytanie tutaj od Michała, w sumie stwierdzenie. Grając kiedyś na GPW, przyszedł chłop z wioski, kupił skotana po 7 zł, bo usłyszał gdzieś, że tam, że ma to robić biopaliwa. Kupił skotana po 7 zł i zapomniał, że to ma. Za kilka lat przychodzi do maklera, pyta: panie, ja mam jakieś tam akcje. Makler sprawdził, mówi: no są. A chłop: a po ile, panie? Po 550. Co sprzedajemy? Co myślicie, chłop zrobił? Czyli morał kupić, nie patrzeć, niech rośnie. No to tak mogło być też z Teslą. To często jest dużo takich okazji na rynku, które możesz kupić, zapomnieć, ale zdarzają się też takie, że kupisz, zapomnisz i nic z tego nie będzie. To tu no, miał farta, moim zdaniem. Co ty powiedz? No, ale w ogólnym rozrachunku, tylko tak wstaj, to i tak większość osób zarabia w long termie, bo jeżeli większość chcemy tu i teraz zarabiać, powiedzmy na tradingu, no to zgubi nas chciwość, bo chcemy tu i teraz, chcemy szybko, chcemy odrabiać straty i wszystko, ale w long termie, jeżeli nastawimy się na długoterminowość, to zarobimy, czyli tak jak mówisz, na przykład grając małymi kwotami, dobrze, no powiedzmy mam kapitał 1000 zł, ale ja gram tylko powiedzmy 10 złotymi, czyli jak stracę, to mam większą możliwość, ilość tego tradowania, tego rozłożenia, prób, tego kapitału, prób, i w tym momencie mogę się uczyć. Ja jeszcze dodam, Michał, moim zdaniem, jeśli ten chłop zrobił w taki, a nie inny sposób, no to miał farta, bo on drugi raz tego nie powtórzy. To nie jest powtarzalne i on nie wie w ogóle, dlaczego tak się wydarzyło, bo tylko gdzieś coś usłyszał. Ty to mi już chyba kiedyś mówiłeś, nie? Że trader to też osoba taka, która ma jeszcze czym handlować na rynku, bo bez tego nie da się nic zrobić, nie? A ja wracając do tego demo, no to ja mogę powiedzieć, że na koncie demo zarabiałem cały czas, nie chcieli mi tego wypłacić, a jak przyszłem na realne, to musiałem tylko dopłacać. I tak było rzeczywiście. Nie wiem, czemu tak się stało. Rafał napisał: mnie już tak zgubiło kilka razy, brak stop lossa i jeszcze kilka procent. Później pozostaje, a mogłem sprzedać, jak byłem na plusie. Paweł, kupić, zapomnieć, też dobra strategia, w sumie trochę podobna do kupić i ręce pod dupę. A, Michał, sprzedał i wyszedł z torbą kasy, skasował 500 tysięcy. No tak, ale moim zdaniem drugi raz będzie mu ciężko ten wynik powtórzyć, a my skupiamy się dzięki tej analizie technicznej na powtarzalności rynku i jesteśmy w stanie zarabiać systematycznie właśnie. Ale to dopiero po jakimś czasie właśnie, bo jednak na początku są te próby, żeby nauczyć się tego, tej powtarzalności, czyli nie być zachłannym, mieć tą strategię i działać właśnie według tej strategii, a nie się wyłamywać, czyli aha, dobra, to teraz rośnie, to ja jeszcze zostawię. Nie, 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 kasujesz, idziesz dalej i nie patrzysz się na to, że tam dalej rośnie i żałujesz tego. Ja dziś rozmawiałem z osobą, która ma znajomego, który wykopał 16 bitcoinów i trzyma je do dzisiaj, w 2000 tam którymś roku, więc gratuluję mu w ogóle za to, ale zapomniał o tym. To podobna sytuacja jak tutaj z tym chłopem, więc wykopał, zapomniał, obudził się, że ma, no i teraz ma problem, bo jest to sporo siana i musi to po prostu jakoś skeszować, musi się dowiedzieć, co się zmieniło, jak to w ogóle zrobić, więc tu są ludzie, co mają naprawdę dużego farta, no i jeśli on to sprzeda i nie będzie na przykład chciał się już więcej bawić w ten rynek, no to gościu jest ustawiony, kupi parę nieruchomości i sobie będzie żył, nie? To podobnie jak z tym właśnie, z tą sytuacją, którą opisał tutaj Michał.
No zależy właśnie, czy na co straci te pieniądze, czy naprawdę pomyśli, a dobra, to zainwestuję w coś, czy będę sobie żył za te pieniądze, bo to też jest dużo ludzi, wiesz, to już jest kolejny wątek na kolejnego live'a. No właśnie. Czy jeśli masz farta, jeśli wygrywasz jakieś siano albo zdarza ci się jakaś okazja, to co z tym zrobisz? Większość ludzi przeje, ale ci ludzie, którzy mają na przykład chęć zrobienia jakiegoś biznesu, to oni te pieniądze gdzieś zaryzykują, wrzucą w jakiś biznes, kupią nieruchomość i będą starać się pomnażać swój majątek, a nie przehulać. O, życie uczy. To co, śmigamy dalej? O, Miłosz wrzucił tutaj link do YouTube'a. Co tam się znajduje, Miłosz? To jest właśnie 5 takich największych faili tradingowych, jak analiza techniczna nie działa, jak traderzy reagują. Do kawki jutro. Dobra. Polecam. Nie wiem, czy będzie smakować. Każdy ma zadanie na jutro. O, Rafał zauważył, że podczas pandemii też było, że spółki medyczne miały duże wzrosty na giełdach. No ale to poszły sygnały z rynku, nie? Ekonomiczne. Tak jak ktoś, kto wiedział albo zauważył, że rok temu ta pandemia się zaczęła, czy rozpoczęła, no to jeśli kupił maseczki, to mógł je bardzo fajnie sprzedać w Polsce z przebitką razy X, więc tu też ludzie tak, na takie rzeczy patrzą, no ale to tu już nie jest analiza techniczna, tylko bardziej rynkowa tego, co się dzieje i jakie sygnały dostajemy z rynku. Na pewno o tym też będziemy rozmawiać z Miłoszem na innym live'ie, jak taką analizę na przykład przeprowadzić, na co popatrzeć, a dziś to skupiamy się głównie na analizie technicznej. No i tu jeszcze pisze, że ten pan chłop zmodernizował całą gospodarkę. Zmodernizował całą gospodarkę swoją. No to spoko, to bardzo fajnie wykorzystał te pieniądze, nie? No dobra, to chyba wszystko powiedzieliśmy wstępem do analizy technicznej. My się przeniesiemy teraz na grupę i tam trochę więcej porozmawiamy, bo na pewno będzie więcej pytań do Miłosza i do nas, jak działa analiza techniczna. Dzięki za dzisiejszego live'a. Dzięki. Widzimy się we wtorek. Na razie. Hej.